Jak tam samopoczucie w trakcie jazdy? Dobrze. Dobrze. Wszyscy zadowoleni? Cisz. Gęboj. To się nazywa Gęby. Oj. Co zrobiłeś mojemu bratu? O, co zrobiłeś Mateusza bratu? Frankę bratu? Jeszcze raz. Jeszcze częstochowska panorama. O, jedzie jakiś pasa. Panie Krzysztofie. Proszę Państwa, poza. Panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie. Może Pan się wypowie do kamery. Właśnie. Może Pan ma ochotę na makowiec, Panie Franie. Nie, dziękuję Panie Krzysztofie. Dobra, kończymy audycję. A panu Wojtka? Zapraszamy na Jamajkę. Zapraszamy na Jamajkę. W drugim tygodniu. Też mam tygodniu. Przepraszam bardzo. Czym macha trener przed skokiem Adama Małysza? No, mi się wydaje, że... Ciężko co chcę wstać? Młoda Adam Małysz nie miał łatwego dzieciństwa, gdy wraz ze swoimi kolegami i z tym ojcem podróżował do szkoły. Nauczył się walki, nauczył się pokonywania przeciwieństw oraz uchylania przed śnieżkami. Akcja! Odcinek pierwszy. Początek wielkiej przygody. Podczas gdy koledzy Adama Małysza... ...skupieniu studiowali w mądrym księdze. Akcja! Odcinek pierwszy. Początek wielkiej przygody. Podczas gdy koledzy Adama Małysza w małej podbeskidzkiej wiosce Wisła w spokoju studiowali mądre księgi. Ale Małysz ma fajnie. A Maja fajnie, ci no właśnie. W domu, państwa Małyszów narodziło się wielkie marzenie. Stop, to nie pasuje. Adasiu, patrz co dla ciebie kupiłem. Dziękuję za party, tatusiu. Teraz już wiem, co będę robił w życiu. Ach, jak się cieszę. A co będziesz robił? Cięcie. Prycie! Kat. Ale mogło tak. Ale ty nas... Odcinek pierwszy, ten na trzecia. Powiedziałeś akcja. A tam pies! Wolę nad! Ale co to robi? Adasiu! Czas już chyba iść spać! Cześć tatusiu! A dobrze... ja sobie robią na popołudniu! Adasiu, musisz się wyspać, bo inaczej nie zostaniesz mistrzem świata i Europy! Możesz spać z nartami! No do. Cięcie. Mateusz, co najpierw psa wyrzuca? Nie no Michał, stop. Czy Adam wróci do szkoły? Czy Adam będzie mistrzem Polski? I to teraz? Ja.
miał pytania. Dobra, cięcie, ty miałeś... Jest też czerwone. Czy Adam wróci do szkoły? Czy Adam będzie mistrzem świata? No, muszę to było. Cięcie, znowu nie wiem, co... Czy Adam wróci do szkoły? Czy Adam będzie mistrzem świata i Polski? Czy Adam... Te 75 minut... Czy Adam wróci do szkoły? Czy Adam będzie chodził na wieczorne przebieżki? Czy Adam wciąż będzie spał z Martami? Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy w kolejnych odcinkach biografii słynnego polskiego skoczka Adama Małysza. Cięcie! Chłopaki, szybciej! 300 metrów biegniemy, a wy chodzicie, no. Chodźcie, teraz zrobimy jeszcze 15 pompek i to będzie koniec pompek. Michał z Kubą! Dobiegnijcie szybko! Dziennik drugi, scena pierwsza. Spotkanie z Apoloniuszem. Ciężki dzień w treningu. Lepiej, żebym się położył. Jest w końcu pół do szóstej. Tata będzie na mnie zły. Tak, tato? Bardzo, bardzo dobrze, że chcesz się położyć, ale umyję jeszcze ząbki. Dobra. Adasiu, to wyglądasz jakoś inaczej. A co? Co się stało? No właśnie, ja nie wiem. A, przefarbowałem włosy, masz coś do tego? Ty, jak to się odzywasz do taty? No przepraszam, to się muszę przesłuchać. No, do łóżka, marsz. Rozpoczął się okres buntu. Młody Adam spał jak zwykle o 6, nie wierząc, że ten dzień ma być przełomowy w jego karierze. Gdzie ten Apoloniusz? Gdzie ten Apoloniusz? Dzień dobry, panie Małysz. Dzień dobry, witam. Chciałem panu przedstawić moich zawodników. Zawodnicy, chodźcie, pokażcie się. To są moi zawodnicy, których pilnie trenowałem w ostatnim czasie. A co to oni tak się tutaj pokładają? Oni chyba na tej porze powinni już spać, proszę zobaczyć. No właśnie zasnęli. Oni bardzo pilnie trenują, stąd takie zmęczenie. A, rozumiem. No więc właśnie w tej sprawie chciałem mojego Adasia oddać w ręce profesjonalnego trenera. Siądźmy może proszę i porozmawiajmy bardzo o tym. Proszę. Rozmowy trwały długo. Przysłuchiwał się im bezstronny obserwator z ramienia ONZ. Czy w końcu ojciec Adama Małysza i Apoloniusz dojdą do pewnego konsensusu? No dobra, to umawiamy się tak. Adam będzie mistrzem Polski, no, nie ma mistrzem problemu. Europy, da się zrobić. Mistrzem świata. Postaramy się. Okej. Okay. Adasiu, chodź, obudź się, poznaj twojego nowego trenera. Kto to jest? Ten tam tutaj, Adasiu. Chodź im dobrze. Cześć, Adasiu. No dobra. No może kamerzysta też podpisze. Tatuś, tylko nie daj się wykołować. Dobra. Apoloniusz nie marnował czasu. Postanowił jak najwcześniej ruszyć na trening. Adamie, teraz ty zostajesz liderem grupy. Przekazuję ci pałeczkę pierwszeństwa. Dziękuję. W mojej grupie. Powstań! Baczność! Ty i ty na... Ty otwierasz drzwi, a ty bierzesz kark. Tak jest!
Akcja. Jaka jest rola tajemniczego obserwatora z ONZ? Czy blond własna dama pomogła mu latać? Czy Adam zostanie mistrzem Polski, świata i Europy? Czy Adam żyje, mordercze treningi? Czy Andrzej Leper pozostanie wicemarszałkiem Sejmu? Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy w kolejnej części biografii Adama Małysza. Adam Małysz od małego miał władzę nad swoimi kolegami. Choć był od nich młodszy i mniejszy, oni czuli jego autorytet. Treningi rozpoczęły się, a wraz z nim żmudna droga Adama do sukcesu. Tutaj widzimy, gdy Adam wraz z kolegami wyrusza na swój trening. I właśnie teraz ma pokazać, iż on, mimo swego młodego wieku, będzie niesiony przez wiatr dalej niż jego koledzy. Młodzi mistrzowie świata trenowali razem, od małego. Widzimy właśnie Andreasa Goldbergera. Niestety ma problemy na rozbiegu. Wiatr nie poniósł go daleko, jak widać. Nie potrafili oni wykorzystać siły bezrozumnego wiatru. Na starcie Janne Ahonen. Charakterystyczna maska i też nieudany skok. Nikt nie potrafił polecieć. Machnięcie trenera Poloniusza flaszką. I już Martin Schmidt na trasie. Niestety, jemu skoki też nie wychodziły. Koledzy bali się nowego kolegi Adama, czy jemu się uda. Skok również nieudany. Jasi Hautemaki? Czy może jemu się uda? Nie. Zrozumny wiatr również nie poniósł go daleko. I Adam Małysz na starcie. Popatrzmy, pierwszy skok Adama tutaj. Co się wydarzy? Co teraz będzie? Czy to będzie wielkie osiągnięcie? Adam! Adam, leć! Leć! Bezrozumny wiatr niesie. Niesie go daleko. Dalej niż wszystkich innych rywali. 31 metrów, Adam! Jest! Jest! Jestem taki dumny z mojego Adasia. Kariera Adama zawisła na włosku. Zaczął on pracę w spokojnym schronisku pod skocznią Malinka, by tam karmić innych skoczków. W pokonaniu tego kryzysu mieli mu pomóc jego koledzy z drużyny i trener Apoloniusz Steiner. Co ty, Adam, nie trenujesz? Już z nami? Nie chcę się. Adam, co ty robisz w tym sklepie? Marsz mi na trening, już, inaczej twój tata cię zabije, kurde, pomyśl. Adam przełamał chwilowy kryzys. Skończył pracę w schronisku pod Malinką. Zaczął kontynuować trening pod okiem Apoloniusza